czwartek, 7 dzień marca i jesteśmy w stolicy Norwegii, jesteśmy w Skandynawii i rozpoczynamy jazdę na tym dwukołowym rowerze. Dwukołowym, bo w tym roku i kobiety, i panowie. Tadeusz, co tu się wydarzy? Ojej, tym razem to naprawdę będzie intensywny turniej, bo tak normalnie ten rower to był taki dla nas bardzo lekki, przyjemny, a teraz organizatorzy dołożyli jeszcze nam tutaj panie, więc będziemy mieć mniej więcej dwa razy tyle roboty, a przynajmniej półtora razy tyle, bo gdy wszyscy będą sobie już jeść kolację i przejeżdżać w kolejną lokalizację, gdzieś tam z Lillehammer do Trondheim, my będziemy dopiero przystępować do drugiego konkursu, czyli konkursu pań, i gdzieś tam ledwo dojeżdżać na drugi dzień do Trondheim, gdzie już będą trwały treningi mężczyzn. No, generalnie będzie wesoło. No ale zanim Trondheim, Lillehammer, to skupmy się na legendarnym wzgórzu Holmenkollen, gdzie nie tylko polskie skoczkinie w osobach Kingi Rajdy i Kamili Karpiel, gdzie nie tylko polscy skoczkowie w postaci kadry Stefana Horngechera, do której dołączył Paweł Wąsek tutaj, ale też król Norwegii, to taka tradycja tutaj. No tak, tak, to zawsze jest taka tradycja, no i zawodnicy norwescy teoretycznie powinni się dodatkowo motywować, spinać, żeby tutaj uzyskać jeszcze lepsze te rezultaty. Nie zawsze to ostatnio wychodziło w ogóle, często tutaj Norwegom nie wychodziło, trzeba powiedzieć. Jak to było rok temu? Chyba rok temu właśnie w tym dziwnym konkursie, jakoś tak pamiętam, że wygrał Daniel Androtanda, ale czy to były normalne zawody? Ja bym wątpił. Nie były, to było bardzo zaskakujące i na pewno nie był to taki naturalny, prawowity zwycięzca, tylko taki bardziej z przypadku. Natomiast było jak było. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie trochę inaczej, a prognozy nie są wybitne. Nie są wybitne. Mamy w tej chwili czwartkowe popołudnie i tutaj w stolicy Norwegii przywitała nas ulewa. Ulewa, która ma zmienić się z biegiem czasu w śnieżyce. Ta ma ustać jutro, czyli w piątek około południa. No a co nas czeka pod kątem wiatru, Tadeuszu, bo to jest najważniejsze w tej naszej tej pogodynce. No przede wszystkim właśnie na piątek niekorzystne są warunki, prognozy, jeśli chodzi o wiatr, bo ma być nawet 6 metrów na sekundę, nawet w tych godzinach takich 18-19, kiedy powinniśmy mieć tutaj treningi i kwalifikacje, więc być może na razie sobie tak wróżymy, być może będą jakieś już przesunięcia na początku rowera, być może trening i kwalifikacje odbędą się na przykład z jakimś tam godzinnym czy nawet dwugodzinnym przesunięciem. Zobaczymy, na pewno organizatorzy by tego nie chcieli, bo ten program jest bardzo napięty, również na sobotę nie bardzo jest kiedy tam wszystko przekładać. No, nie wspominałem, że tutaj kwalifikacje to nie są takie zwykłe kwalifikacje, tylko to jest rower, czyli część zawodu. To jest prolog, tak będziemy nazywać właśnie kwalifikacje i my tutaj w takich meldunkach i na stronie, więc nie szukajcie kwalifikacji w tym w najbliższym tygodniu. Jesteśmy w kraju, gdzie panuje król, ale czy królewska była nasza podróż, Tadeuszu, bo zarówno my, jak i polscy skoczkowie, tam delikatne w przenośni i dosłownie turbulencje, chociaż dwa różne loty. No rzeczywiście, my niby sobie podróżowaliśmy sobie Norwegianem, czyli właściwie lepiej do Norwegii już wygodniej nie można lecieć. Bo dodajmy tylko, że my tam z Trójmiasta to mamy taką siatkę połączeń tutaj do Oslo, że ja to nie miałem do liceum swojego tak często pociągu. No właśnie, bo aż 3 linie lotnicze, jak nie 4, bo lecą bezpośrednio. No ale nie był to wyjątkowo komfortowy, zaczęło się od opóźnienia, potem okazało się, że tutaj Dominika, siedzenie jest zepsute, trzeba było naprawiać. Tak, to siodełko takie, co się powinno siedzieć, to tak po prostu latało lewo, prawo, pan przyszedł, tak się chwycił jak taki psajdak, też nie wiedział co z tym zrobić, w końcu siłą to zamontował, ale ja miejsce zmieniłem, bo taką norweską siłą, a pan był taki typowo nordyckiej budowy. Jeżeli chcielibyście sobie wyobrazić typowego Norwega, taki w długich włosach, tak, i spokojnie podchodzący do życia, to był właśnie ten pan. Samolot natkany jak, jak taki jelcz jadący na jakieś tutaj spotkanie, po prostu konserwa pełna sardynek. Więc jak to. Nie miałem to sardynki takie. No, było bardzo ciasno, bardzo nie było gdzie naszego bagażu podręcznego upchnąć, bo to ani pod fotel się nie mieści, a już wszystkie tam luki nad głowami były zajęte, więc ale w końcu ten nordycki pan zrobił miejsce swoją ponownie norweską siłą.
przepchnął czyjś bagaż, coś przemeblował i nagle się zrobiło miejsce, więc dziękujemy tutaj bardzo. Ale ten miły pan, ten Anders, że tak go nazwiemy na potrzeby filmiku, niestety musiał użyć też siły swojego głosu już na lotnisku w Oslo, bo tam niesubordynacja pasażerów. No, to jest dosyć częste, że ludzie tylko wyląduje samolot i się podrywają i już gotują, żeby wyjść z samolotu, a tu się okazuje, że samolot jeszcze nie zatrzymał się i kołuje i... Więc się tutaj mocno zdenerwował pan steward, czy no, jakby go tam nazwać, i no, nakrzyczał na tych niegrzecznych pasażerów, że mają siedzieć, więc wszyscy usiedli. Także słuchajcie tutaj stewardów i tym podobnych w norweskich liniach. No ale spokoju dodało nam to, że kiedy wyszliśmy tylko do hali, gdzie odbiera się bagaże, to zobaczyliśmy całą polską kadrę. No właśnie, i więc wiedzieliśmy już, że dolecieli prawie jak zawsze, jakoś podobnie w tych podobnych godzinach. Widocznie połączenie z Krakowa jest zawsze podobnie skonfigurowane, bo to w obie strony jakoś działa, że jak odlatujemy z Norwegii, to z Polski skoczkowie są gdzieś tam obok i zarówno jak przylatujemy, to też są gdzieś tam z nami, więc mają takiego pecha. No, myśmy tam szczególnie się nie naprzykrzali, bo mają już nas dosyć, ile można nasze śliczne twarze oglądać, więc tylko pogadaliśmy chwilkę z Matthiasem Prodingerem. Pewnie mało kto wie, kto to jest Matthias Prodinger, ale kto to w sumie jest oficjalnie? Myślę, że właśnie oficjalnie to taki nasz tajny szpieg 007. To jest taki człowiek właśnie od nowinek technicznych, trochę od właśnie sprzętu, wiązań. No, Austriak w polskiej kadrze. Bardzo ważna osoba, no, skądinąd. No, on się przywitał i mówił, że strasznie, strasznie się zestresował, bo były takie turbulencje w locie, że nieprzyjemnie się leciało, mimo że wszystko terminowo i na czas, ale nie była to spokojna podróż. A z kolei warto wspomnieć, że w Oslo przywitała nas pełna zima, nie to co u nas. No bo my tutaj już tak nas rozpieszczało to wszystko, bo za dnia w Tyrolu czy jeszcze w Willingen mieliśmy po 10-15, nawet zdarzyło się ponad 20 stopni. No i pozostawienie zimowych ubrań w Polsce byłoby wysoce nie na miejscu, mając tutaj to co się dzieje i to co zapowiadają meteorolodzy. No wreszcie jest normalnie, bo kurczę, ile może być tego lata, to co tam mieliśmy. Nareszcie szaro, buro, ponuro. Szaro, buro, tak, śnieg taki 2 plus 3 stopnie, teraz deszcz tutaj w samym Oslo, ale na Holmenkollen już raczej śnieg, bo to jest jednak wyżej, więc te 2-3 stopnie jest chłodniej. A od jutra, jak przestanie padać, to ma być słoneczko, koło zera, a im dalej, tym w zasadzie mroźniej, więc zarówno w Lillehammer czekają nas takie zimowe, mroźne zawody, w Trondheim pewnie jakaś tam zima typu śnieg z deszczem, no i Vikersund też na pewno będzie zimno, może troszkę słońca, to też takie typowe dla Vikersund. A na lotnisku nie tylko polscy skoczkowie, nie tylko Matthias Prodinger i spółka, ale przede wszystkim Stefan Holmgacher, z którym się przywitaliśmy. No, ja, tak śledząc, próbując wyciągać wnioski z tego, co działo się w ostatnich dniach w mediach i na bazie tego, co słyszeliśmy, o czym rozmawialiśmy z oficjalami PZN-u jeszcze w Austrii, można się pogubić. O co tutaj chodzi? Tadeusz, ty jesteś w tym sporcie od zawsze, zanim on powstał nawet, ty już tutaj to wszystko ogarniałeś. O co chodzi w tym zamieszaniu ze Stefanem Horngacherem i Polskim Związkiem Narciarskim? No, to akurat nie chodzi o co chodzi w zamieszaniu ze Stefanem, tylko o co chodzi zawsze w polskim sporcie i w polskich mediach. Po prostu chodzi o to, żeby było głośno i żeby było zamieszanie i żeby już wszyscy mieli dość tego całego gadania, a prawda jest taka, że sprawa jest jasna. Stefan Horngacher nie podjął jeszcze decyzji, przynajmniej tak wiemy oficjalnie. Uff, kamień serca, bo się bałem, że powiesz, że już jest jasne, że odchodzisz, Stefan. Nie, jasne jest, że nie jest jasne, a wszystko inne to są domysły, takie różne insynuacje, że już właściwie prawie pewna jest, że kandydatura Michała Doleżala, że na drugim miejscu jest Roni Hornczuch, między innymi, tak. I ogólnie no dużo... Tak naprawdę no, nie należy po prostu czekać na spokojnie, już przestać się tak tym emocjonować, bo to jest niezdrowe i nie pomaga ani polskim skoczkom, ani decyzji Stefana, ani na naszym nerwom, bo ile można już to ciągle mucić. No, będzie, albo zostanie Stefan, albo nie zostanie. tak mówi redaktor naczelny Skijumping.pl, także kochani, jutro, 8 dzień marca. To, że piątek, to nie jest ważne. Skoroświt, wszyscy panowie wstają i idą, ustawiają się w kolejkę do kwiaciarni. Dlaczego?
Bo jest Dzień Kobiet. Tak jest, Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, taki hicior, ale tutaj nie będziemy więcej śpiewać. I co jeszcze nas czeka w ten weekend? Ja się tutaj przypadkowo bardzo doczytałem. Tadeusz, czym są skoki narciarskie? Czym jest rower wobec tego, że już w niedzielę, po raz pierwszy w historii, z tego co wyczytałem, po raz pierwszy w historii w Norwegii, wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej, Kebo na Fide. Przyznaj, ty masz każdą płytę tego autora na pewno w swojej kolekcji domowej. Tak, tak. I gdybyś mi nie powiedział, kto to jest, to bym uznał, że to jakiś kebab jednak. Ale nie, naprawdę, no pierwszy raz słyszę, ale, wiesz, ale uzupełnię tą kolekcję. Rozumiem, że tych płyt jest więcej niż jedna. Jest więcej. Drogi słuchaczu, widzu, jeżeli wiesz, kto to jest Kebo na Fide, podaj tutaj w komentarzu, dlaczego Tadeusz powinien przesłuchać, dlaczego nie powinien. Ale ty, Tadeusz, na pewno słyszałeś, że w życiu należy jeść, pić. Tak, jak Tamagotchi. Tak, spać po drodze to ja też. Ja znam taki hit, no. Ale też nieprzypadkowo, no tutaj młodość wokół mnie pozwala mi no, takie hity właśnie usłyszeć, ale sam z siebie raczej bym pewnie nie odpalił. Także jeżeli ktoś ma dość skoków narciarskich, a jest akurat w Oslo, no to w niedzielę taki oto evencik się tutaj, evencior wielki się odbywa. No i na koniec może dwa takie quizy tutaj zapraszamy do zabawy w komentarzach. Pierwsza zabawa, zagadka to jest to, co dzisiaj różni mnie i Tadeusza, albo odwrotnie Tadeusza ode mnie. To jest test na spostrzegawczość. Oj, to będzie dużo głupich odpowiedzi. Dużo głupich. Także to tutaj na dole. Niech każdy, kto to tutaj ogląda, niech skomentuje, spróbuje swoich sił. A druga to jest, na czym w tej chwili stoi nasz telefon tutaj, który nas nagrywa. Nie zdradzaj naszych tajników tutaj. Nie zdradzam. Mamy sprzęt do nagrywania profesjonalny. Jaki tam telefon? Czyli profesjonalny telefon komórkowy, z którego ponoć można dzwonić. My tutaj wykorzystujemy telefony we wszystkim, tylko nie w tym. Dobrze, że mama nie dzwoni akurat. Mama lubi przeskazać tam w nagraniu. Mamo, dzisiaj zjadłem obiad. Tak, jesteśmy najedzeni. Podajcie zatem tutaj swoją propozycję na... Jakiej książce leży ten otoż telefon? Jest to książka, jakby się Tadeusz opisał. Wiesz, o której mowa. A, to taka popularna... Podpowiedź. Była sfilmowana już chyba w dwóch albo trzech częściach. Trzech. Trylogii. Tak, jest dosyć popularna wśród no, takich nastoletnio młodych dorosłych. Myślę, że wśród odbiorców Kebo na Fide między innymi. No, tak, tak. No i co tu jeszcze mówić? Autor ma bardzo krótkie imię. Prawdopodobnie, chyba że to skrót. No. Tego nie wiemy. Chyba także tak. Propozycje na dole. My idziemy się jeszcze posilić kolacyjnie jakoś do restauracji z takim żółtym M, no bo to jest relatywnie tanie w tej drogiej tak. Norwegii. Nie jest to metro. Kończmy to, kończ waść, wstydu oszczędź. Czekamy na piątek, czekamy na pierwsze oficjalne skoki. Odprawa techniczna chyba po godzinie 13, więc jeszcze przed 14 lista startowa prologu. No i w piątek mam nadzieję oficjalny trening, kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a w sobotę drużynówka w Holmenkollen. No dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy.